jakieś to było. Ty, co mi się wyświetliło, czat? Oho, co mi się wyświetliło? Ty, patrzcie, czat, na to. Nie, słuchajcie, jak zobaczycie to, co mam wam teraz do pokazania, to tylko jedna rzecz wam przyjdzie do głowy. Powiecie tak, ja powiem kiedy, a wy na czacie napiszecie. O chłopie stary! Niech to ktoś do giery wrzuci! Dobra, nie. Tu z oczami się dziwne rzeczy chyba dzieją. Da, tu spoko. Jest dziwnie, ale jest okej. Ej, nawet mega dobrze zrobiło tego Tazara. Tygrysa go przerobiło. Nice. Ty, jak to AI przerobi? Przecież to jest żywiołak. Ty, AI, normalnie trzej żywiołaka. O, to było giga dobrze widoczne, rozpikselowane. Orka. Orka Karakana. Ty, bez kitu, jak dobrze działa ten AI. Z oczami tylko z ludzi dziwne rzeczy robi. O, tu jakie ładne. Ty, no to jest chyba jak najlepsze do tej pory. Nawet mu bliznę tutaj taką dało, nie? Ty, to zajebiste. Ciekawe, czy Jeremiasz jest. Tu jedno oko na zombie. No, to nie wyczaiło, że to jest oko chyba. Jaszczurkę to chyba na lajcie, nie? Te szczurki to tak jakby rozmazuje te piksele. U chłopie nic z tego nie wyjdzie. A! Ty, a nawet wyszło, nie? Ty, co to jest za bohater? Ja nie znam tego bohatera. Zobaczymy, co z oczami zrobi. Nice! Oj, ale mordę taką jej zrobiło dziwną, nie? O, to też mega dobrze zrobiło. Nie no, chłopie, chyba Heroes odpalamy, czat, nie? Czat, czy chcielibyście zobaczyć jakiś porządny streamek z Heroesów? Nie no, ta morda to zawsze mnie śmieszy, nie? On ma taką minę. On ma taką minę. Mina, przepraszam, że żyję, no, trochę tak. Trochę tak. Solmyr. No, rozwiązał piksele. Oj, coś mu z nosem nie tak, nie? Szatan. Nie wszędzie to AI dobrze działa. Nie przy każdym ryju. O, tu czaszka. Ciekawe, czy wyczai, że to jest czaszka. Nice. Dziwnie, ale jest okej. O, tu fajnie. Odczytał oczy. Jog! Trochę ten. Kobieco wygląda Jog, nie? I zawsze się zastanawiałem, co on ma tutaj pod nosem. Jak byłem dzieciakiem, to myślałem, że on tu ma gluty normalnie. O, ma zielonego gila pod nosem i nie wiem czemu. A te oczy strasznie kobiece, nie? Młody Jog. Jak Ozzy Osbourne na jakimś kokainowym odlocie, nie? Ty, przecież to się na emotkę dodaje. Monka S, nie? Idealnie się nadaje na emotkę. Jak jest ten mem z... Jak jest ten mem z tym misiem, co tak siedzi z boku, nie?
piraci. Piraci dobrze wychodzą. No jaki ładny. Chłopie, pa, jakie oczy mu zrobiło, nie? Normalnie eyeliner, tutaj wszystko essa. Tylko to AI ma problem, jak ktoś ma takie długie wąsy, to to odczytuje, jakby ktoś miał wklęśnięte policzki. U mnie to bardzo często AI też robiło. Oj. Dawaj. Który? Ten. No tu rozumiało, nie? Orków rozumiewa. Widomina. Oj, coś dziwnego z okiem, ale całkiem okej, nie? Całkiem okej, tylko to oko, nie? Niesamowite jest AI teraz, ja się tak jaram tą technologią. Tu tragedia, nie? Tak się jaram technologią AI. O, do uczników ten bok. Nie, nie, nie. To totalnie nie wie co zrobić z tym. To jakąś abstrakcję. O, ten całkiem spoko wyszedł. Tylko taki... Jakby matka w ciąży denaturat piła, ale nadal mimo wszystko okej. Ty, no tak go sobie wyobrażałem. Młody książę, nie? Dobrze wygląda. Ale ja bym powiedział, że za ludzko wygląda nawet. Ten też dobrze wygląda. Malekit. Ty, wrzuciła ta Hota już do gry, tak jakby? O, tu może fajnie wyjść. O, tylko to... Te oczy dziwnie przesuwa, nie? Przesuwa im oczy. Uuu, jaka dupeczka, stary! Chopie, co jest, nie? Ho, ho, ho! Nice. Niezła samica, nie? Liczę. Zżywiołaka, to rozumieję go, nie? To powinni do gry wrzucić. Mutary Drake. Nawet spoko zrobiło tę mutarę. Nie, on powie, co to jest za bohater? To jest jakiś nowy bohater żywiołów? Na takiego wygląda. Jak nagasz, Nekrus? To jest nowy bohater jakiś? Ta, powinno tak być, że leci Vokial i zmienia we mnie. Nie no, co wy gadacie? Tego nie było w podstawowej wersji gry. Heroes 3 Nagash. Co wy gadacie za bzdury? Nagash to jest ten. Z... o ten. To jest... Pozdro. To jest Nagash. A to? Kto to jest? Sod Dragonlance. Z jakiejś gry zajebany? Co to jest za bohater? No to ja się o tego pytałem, nie ona Nagasha. Z settingu D&D. Nie mam pojęcia, co to jest za bohater. O! To jest twórca Heroesów. Nieźle go zrobiło. Ale jaką mordę mu to dało, nie? To Jinka. Oj, Jinka przyklęta. Krzywousty był, no. O, stoi Isra. Oho. Czy będzie dupeczka selfie? Wygląda jakby przeszło zbyt dużą ilość operacji, nie? Było blisko, ale chyba zbyt duża ilość operacji weszła w grę. Zaciśnięta szczęka. No bo stary, to jest podniesione gardło, zaciśnięte zęby, nie? Wiesz, jak jest w bastionie, nie ma łatwo. Oho, jemu może dać dziwne zęby. Dobra, to jest chyba najbardziej przyklęty awatar do tej pory. Oho, jest! Jest i on! Siemanko, DJ Mateusz, siemanko, jest i on. Uwaga! Jaki piękny! Oh.
O chłopie, jaki piękny. A to może dobrze wyjść w sumie. Hello, creeps. On się Ivor nazywał ten chyba, nie? O, jego bardzo dobrze przerobiło. Bardzo dobrze go przerobiło. Jaki wąs nawet fajny. Oj. No dobra, ale to jest... AI po prostu bierze pod uwagę, że wiecie, że oni byli w średniowieczu i on sobie nie mógł oka zoperować. Jest spora możliwość... Mógł mieć lazy eye, nie? Ale fajnie, że mu nos tak w ogóle garbaty taki zrobił. Giga fajnie wygląda. Czysto teoretycznie mógłby taki być. Mi się podoba. Ludzie w średniowieczu guys mieli więcej wad, wiecie? O, nie no, piraci super wyglądają. No bo w sumie są schody i może ich robili w wyższych rozdzielczościach, przez co AI to lepiej czyta? O, tu nawet taka spoko ciotka, nie? Wyszła. Taka, taki właśnie milfik, nie? Stepmother, no. Oho. Tu powinno w godlewską zmienić. O, to może dobrze wyjść. Oj, nie. Nie, nie, nie. Wygląda stary jak... Jak Steven Tyler. No, niestety. Nie wyszło dobrze. Nie wyszło, czat. Jest Jeremiasz! Jezu! Ty, Jeremiasz ma jakieś chyba... indyjskie korzenie, nie? Chyba z Indii go wyciągnęli. Te oczy... Ty, dobra, Jeremiasz źle wygląda. Nie podoba mi się ten Jeremiasz. Oczy mu strasznie dziwnie rozstawiło. Ale wygląda złowieszczo Jeremiasz, nie? Tak, Aragorn w adaptacji Netflixa, trochę tak, no. Hinduska, no. Hinduskie takie rysy mu dodało. Nie mam pojęcia... A, dobra, ona jest z Heroes Chronicles, no nie? Chyba tak. A tutaj Piera od Golemów zaraz się okaże, że najlepsza dupeczka. Nie, dobra, jednak nie. Wygląda jak baba od polskiego. No tu wygładza. Ty, ile tego jest? To są wszystkie? O, ty, ale zajebiście go przerysowało. Przerysowało go jak farbami olejnymi. Ale zajebiście to wygląda fest. Ale tak wygląda jakby, wiesz... Mateusz odgrzeź spaghetti. Nie, zeserałem się. Tak wygląda. Chytry Czesław. Ej, ja to pobieram. Ja to pobieram na jakiś awatar. Chytry Czesław. A tu może coś wyjdzie. No, taka... Ładna baba w średniowieczu chyba, nie? Taka ładna zakonnica. Oho. To wasz stary jak rano wstaje na kasu. O kurwa. Dobra, to już znamy jej historię. To już wiemy, jak stała się nekromantką. Pierwszą ją wskrzesili. Trochę chyba musieli ponastawiać tutaj w szczęce. No, jak na barbarzynkę. No, monobreath, nie? Można byłoby ją, wiecie, do dobrej kosmetyczki by ją dać, by dobrze wyglądała. Ty Yennefer z Netflixa bez kitu, no, te brwi. Oho, to jest kolejny twórca Heroesów, nie? Ser Mulish. No, on piękny. Babeczko od krzyżowców. Ją bardzo fajnie, ale to też jej oko przyciągnęło. A mogła tak mieć, no. No, łuczniczką nie była. Dlaczego to wygląda jak AI? Bo to AI.
O chłopie. O chłopie, nie? Ale ona tak wyglądała. To jedna z tych bab, której się boisz, nie? No, jak Mick Jagger trochę wygląda. No, wygląda jak wokalista tych. Jak wokalista jakichś hair metalowych kapel z lat 80. trochę. Oho. To ją nawet spoko zrobiło. Harna. Rozciąga im te ryje czasami dziwnie, nie? Kiedy jakiś hiros smaka narobiłem? Nie wiem. O, jego dobrze zrobiło. Tak sobie wyobrażałem typa, co zarządza gargulcami. Wstaje rano i mówi, kurwa, znowu mi gargulce nasrały na parapet. Jak hodowcy gołębi w Polsce, to hodowcy gołębi chłopie hirosa gargulców. Oho, ty, tu może być dupeczka. Nie, jednak. Nie siadł. Chociaż... Co kto lubi, nie? Amanda by pewnie powiedziała, że piękna. Czemu oczy zmieniło? Słuchajcie, jeszcze nie jesteśmy tam z AI, gdzie powinniśmy być. Jeszcze trochę... On wygląda dobrze, tylko jakby AI tutaj miało wpisanego prompta, że to ma być figura woskowa. On wygląda jak eksponat z muzeum. Polewaj następną. Mutare, tak? Ty, jest mutare jak asasynka z D2. On się Nimbus nazywał, dobrze pamiętam. Dobra, Nimbus przeklęty całkowicie. O, ona zawsze dobra dupeczka była. No, taką demonicę to kopię. Nikt by się nie oparł. Jo, jak dobrze przerobiło. Baba Jaga. Harpie. Oj, smutno coś wyszła, ale jest okej. Okay. O, jemu może fajnie nos poszarpać. Ty, tego giga dobrze zrobiło. Wygląda jak taki średniowieczny stary mnich, nie? Ten fajnie fest wyszedł. No, ona była totalnie przerysowana. Jakie jej zęby dało. Oni chyba tam w Inferno mają zajebistych dentystów. 9/10 dentystów poleca jej pastę do zębów. 9/10 on poleca pastę Colgate, no. Oj, z ustami, nie? To coś nie tak. No, no... Oho! Dobra, to będzie giga przeklęty. To jest przeklęty się wy... To jest mocny topar. Jabraxas, tak? Ty! Jak go fajnie narysowało farbami olejnymi! Ale zajebisty awatar! Szkoda, że tutaj z lewej strony nie jest tak ostry jak z prawej. To wygląda świetnie. Jedid. Jedid też fajny. Wygląda jak... Jak Dark Elf z Elder Scrollsów, nie? Ma taką chudą, właśnie lekko wykrzywioną twarz. Świetnie wygląda. Ta
ale dobrze, on ma taki wyraz twarzy, ma takie ryło i jednego oka nie ma. Dobrze wyszło. Behemoty, kurwa. To nie pykło. To dobrze siadło. Oj, to nie, to tragedia. I pod nag. O jego, ale no, rozmyło go tak naprawdę. Żwiełaki. Oj nie. Tu możesz zrobić coś. No tutaj AI. To wygląda jak fota, bez kitu. To jest naprawdę nice. Oj, nie. Dobra, to chyba totalnie przeklęty. No Minotaura nie przerobi, rozumiem go. Jest od balisty czy od wilków, typ? Od balisty chyba, nie? Szatan serduszko. On wygląda jakby w uniwersum Heroesów był tym, był stręczycielem. Naprawdę, wygląda jak stręczyciel typowy. Tego fajnie przerobiłeś, jaką szczenę dowaliło. Krakhak. Ty, krakhaka nawet dobrze zrobiło. Zarys twarzy tu ma jakiś widać, nie? Geon. O, to wąsy, to coś. Nie no, dobrze fest jest. Dobrze fest. Ja bym mógł cosplay jego robić, tylko na rudo bym się musiał przefarbować. Jeszcze ten uśmieszek taki. Jak Bartosz, no. Jak Bartosz. Ale co uważasz, Ander, że Bartosz jest rudy? Ale faktycznie, oczy jak Bartosz. No nie. Oho, ze złotym zębem go zrobi? Dobre! Dobry fest! On mi przypomina kogoś. Tak! Amanda, on Krystiana przypomina. On wygląda jak Krystian 1:1, nie? O, Jellu. Ty, no jego dobrze zrobiło. O, tu może być przystojniacha. O, hopie, ale ten. Ale giga chat, patrz jaką masz szczękę tutaj, że nawet jak z profilu siedzi, w sensie z boku tak en face, no nie? Od przodu to mu szczękę wywala za policzek, jest takim giga chadem. A on ma umiejętność chyba magicznej strzały, czy coś takiego, nie? Oho. Nie, o Jezu, przeklęte. Przeklęta. Miejscowa wróżbitka, Jem, no. O. No ona dupeczkę zawsze, nie? O. No ale wyraz oddało tym okiem, nie? Jakie zęby ma wielkie, jakby wiewiórką była. Karen, no. Jego odmłodziło, totalnie go odmłodziło. Ty, ile tego jest? Nice. Ale tym piratom daje bardzo mocno taki wschodni vibe, no nie? Jak ja wygląda, co wy gadacie? Od kiedy jesteś pirat? Przestańcie mnie prześladować. Ha
piraci chyba najlepiej są oddani. No nie no, piraci, ale to jest chyba kwestia większej ilości pikseli, jakich rysowali do Hoty. Ten świetnie wygląda. Jezu, fakt, że ty ma ciemne, gęste, duże brwi, duże brązowe oczy, wąsy i brody, to nie znaczy, że wygląda jak ja. No może jest trochę podobny. Aha, to będzie dziwnie. Ty, nie, nawet dobre, tylko za miękkie. Oho, Galtran. Galtran wkurwiony! Typ od Inta. Ooo. To giga dobre. To serio giga, giga dobre. Ale wygląda jak ten, jak... jak to się mówi? Bo to już tak nie wolno na i mówić. Jak Native American ma takie wajby. Hello, creeps. No to wygładziło po prostu. Cześć Norman, siemanko. O, psa zobaczymy jak... Ty zrobi psa z niego, czat? Zrobi z niego psa po prostu. Tego fajnie zrobiło. Oho. No niestety, Iwora przeklnęło. Dobra, to zapomnijmy o tym. No jego chyba dobrze zrobi. Tutaj jest wszystko widoczne. Fajnie. W ogóle ma taką zmęczoną twarz, taki jak królowie na starych obrazach. Mega fajnie. Tak, znowu ja, bo ty ma gęste brwi, wąsy, brodę i ciemne oczy. Znowu ja. A bez kitu do mojego starego podobny, nie? Dyn, dyn, dyn. Oho. Też powiedzieć, że ja? Nie, bo łysy. U, ale mu rzęsy zrobiło. Ten może fajnie wyjść, bo... O. Ale fajnie wygląda. Strasznie mi się kojarzy z awatarem jakimś z Neverwintera, nie? Jakby srał. Może jakby mocno myślał, jakby jakiś czar rzucał, nie jakby srał. Zaraz zobaczę Jonasz. No ale ona ma taką minę. Ona ma taką minę na tym podstawowym awatarze. Ej, to się idealnie nadaje na jakieś emotki do Twitcha. Chłop w szoku, nie? A ją może fajnie zrobić, ona ma... Kumpel kazał ci wziąć grama, ty się pomyliłeś i wziąłeś 10. Słuchaj, ja ci mówię, to gówno gargulców, jak ususzysz i pokruszysz i wciągniesz nosem, to jest serio giga fajna faza. Nie ma nic dziwnego i to jest w pełni bezpieczne, nie przejmuj się. Tego może fajnie zrobić. Nie, dobra. Wspomnijcie, o czym mówiłem. Przyklęta. O! Typ od jednorożców. Fajnie. Mega fajny. Ciel. Ciel dupeczka. Nie no, Ciel dupeczka, stary. Okej, okay, trochę ma zawyżona, ale jest jak jest. Jakbym Zajw takiego baita zapuścił na kategorię Heroes 3 teraz, to ludzie chyba zawału dostali. Żeby DMCA nie było Zara. Aha.
Jego fajnie też zrobiło. Uśmieszek on ma zajebisty. O, to będzie dupeczka. Ty, dobra. To mega dobrze zrobiło. Mega, mega dobrze. Wygląda jak gwiazda Bollywood. Ale chyba najlepsza. Ale cały czas, no bo jest piratką, ma takie naleciałości właśnie wschodnie, nie? Natalia Janoszek, nie wiem kto to jest. Fajna pannica, nie? O, Cassiopeia! Dobra, Cassiopeia wygląda... No nie. No nie. Ale no one z nimfą. Nimfy były takie... Nimfy były jak nie jak harpie, tylko jak te. Tak, jak harpie, jak syreny. Też wodziły ludzi, nie nimfy. Why so serious trochę jest. No jak syreny były. Oho, to może być fajne. No i co? Ładna. Ładnie wyszło. Dobra, czad, dotarliśmy do końca. Było. Dotarliśmy do końca. Ale zajebiste. Jeszcze rej streamera na sam koniec wam pokażę. Guys, czy możecie mi przestać to wysyłać? Skisu jeszcze jak net kolory tu podmienił ładnie. Dobry fest, jak oryginał. Ja myślę, że jakby to ktoś w Heroesach umieścił, patrzcie, macie takiego bocha, to nawet nikt by się nie kapnął. Kisza kodowca drzewców. Kurwa, popłakałem się trochę.